Witam Was serdecznie. Z tej strony Tomek ze SkyPhoto Pro. W dniu dzisiejszym chciałbym Wam pokazać całkiem fajny oraz bardzo funkcjonalny konwerter HDMI, który nie dość, że jest konwerterem, który przemienia sygnał z cyfrowego na analogowy, posiada również wyzwalacz migawki. Ale dlaczego to urządzenie jest takie fajne? Na rynku istnieje bardzo wiele konwerterów tego typu, jednakże ten wyróżnia się bardzo fajną, dodaną funkcjonalnością, a mianowicie w 100% działa poprawnie z systemami iOSD, systemem, ponieważ miałem możliwość sprawdzenia z jednym, z którego bardzo często korzystam, a mianowicie DJI iOSD Mini. Tak na sucho, bez podłączonego aparatu, chciałbym Wam pokazać to urządzenie. A mianowicie, tutaj się ono znajduje. Jak widać, jest wyprowadzana taśma HDMI, dzięki której nie blokują nam się tutaj te porty. Tutaj mamy wtyczkę z tym konwerterem w komplecie. Przychodzi również druga wtyczka, mikro HDMI. Możemy ją bardzo łatwo podmienić, tutaj podważając ten biały zaczep. Wyciągamy taśmę. Wkładamy taśmę tutaj i zgniatamy zaczep. I to wszystko. Teraz konwerter, jak już mówiłem, posiada wyzwalacz migawki. Działa on na zasadzie podczerwieni. I tutaj u góry jest właśnie ten wyzwalacz migawki. Pokażę później, jak on działa. Więc teraz mam podłączone wszystkie urządzenia, czyli iOSD tutaj z konwerterem. iOSD również wyprowadza drugim łączem sygnał do nadajnika wideo. I spójrzcie. Jak na razie bez działającego aparatu mamy wszystkie dane przekazane z iOSD. Tak, napięcie, wysokości, odległości, tryb, ilość satelit GPS, prędkość i tak dalej. No dobra, czyli to działa, tak? Więc sprawdźmy, czy będzie działać razem z aparatem. Włączyłem aparat. I działa. Pomacham ręką, żeby było wiadomo, że wszystko jest ok. Oczywiście widzimy dodatkowe obiekty na ekranie, tutaj przekazywane z menu aparatu. Tutaj jest menu, tutaj jest pokrętło, historiogram. Tak. Ale one nam w niczym nie będą przeszkadzać przy robieniu zdjęć. Oczywiście możemy ten ekran sobie troszeczkę podnieść tutaj, zmniejszyć bądź rozszerzyć akurat na tym ekranie. Jednakże nie będę pokazywał, jak to robić, bo nie jest to celem tego filmu. Tak jak już mówiłem, konwerter ten posiada również funkcję wyzwalacza migawki. Sprawdźmy, jak to działa. Tutaj wezmę radio. Migawka wyzwolona. Jeszcze raz. Wyzwolona. Kiedy mamy wciśnięty tutaj przełącznik w trybie pierwszym, tak, to migawka będzie wyzwalana co 5 sekund. 0, tryb neutralny, nic nie robi. Na dół włączamy bądź wyłączamy tryb nagrywania wideo. Czyli w jednym urządzeniu mamy dwa urządzenia. Konwerter, wyzwalacz migawki, a co dla mnie jest bardzo ważne, współdziała w 100% z iOSD.
Jak wiecie, ASD przekazuje nam bardzo ważne informacje o parametrach lotu. Często ratują nam po prostu sytuację. A to urządzenie w 100% działa z ASD i mogę w 100% polecić. Gdzie je znaleźć? Jeżeli sprawdźcie na naszym sklepie w Allegro, bądź skontaktujcie się ze mną mailowo bądź telefonicznie. Dzięki bardzo za uwagę. Miłego dnia.